Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Nauczał raz Jezus w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Skupiamy się dzisiaj na modlitwie, a więc chciałbym, żebyście jak najwięcej potem jeszcze w tej modlitwie trwali, zwłaszcza po Komunii Świętej. Niech to rozważanie będzie wprowadzeniem do tej szczególnej modlitwy, która będzie modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, o uzdrowienie wspomnień złych, o uzdrowienie stosunków rodzinnych, a przede wszystkim o pokój wewnętrzny, o uzdrowienie serca każdego, kto się zwróci do Pana Jezusa. Pamiętamy, że tak jeszcze niedawno, ale to już 4 dni, modliliśmy się wzywając imienia Jezus Najświętszego po przeczytaniu Ewangelii, w której była mowa o ślepcu, co krzyczał. Krzyczał, ponieważ był odważny, pomimo że był niewidomy i miał płaszcz biedaka, to krzyczał mocno: Jezusie, ulituj się nade mną. Ale nie każdy jest taki odważny, żeby krzyczeć. Brałem już udział w nabożeństwach, gdzie ludzie również byli odważni. Niektórzy próbowali prosić o to, żeby pomodlić się za nich i wzywali imienia Jezus, żeby uzdrowił ich, ale nie każdy jest taki odważny. W bardzo wielu wypadkach, właściwie w większości wypadków, człowiek jest skromny. Bardzo wiele jest takich kobiet, o których dzisiaj o jednej z nich mówi Ewangelia. Przyszła do synagogi, do świątyni żydowskiej i była bardzo skromna, wcale nie krzyczała, nie mówiła nic, gdzieś tam na pewno przycupnęła i chciała się pomodlić w swojej cichości. Taka kobieta, zgarbiona co 18 lat, miała tego ducha niemocy i nie mogła się wyprostować. Myślała, że wszyscy już o niej zapomnieli i myślała, że Pan Jezus, również chociaż wielki, to od razu na pewno jej nie zauważy. Chciała tak po cichu przyjść do świątyni. Okazało się, że Pan Jezus nie tylko zauważa tego, który krzyczy, zauważa go. I jeśli krzyczy mocno i długo i cierpliwie, to go zauważa, ale również i taką kobietę, która jest nieśmiała. Taką kobietę, która zupełnie boi się albo wstydzi powiedzieć, co ją boli. Pan Jezus to zauważył i przywołał ją, włożył na nią ręce, a natychmiast się wyprostowała. I ustał ten ból, ustał duch niemocy, którego miała. Bardzo wielu jest takich i wiele z was jest tutaj tych, którzy są w takiej lub podobnej sytuacji, gdzie nawet w domu komuś wiele z tych matek czy też babć tu obecnych boi się powiedzieć, wstydzi się powiedzieć tego, co tak bardzo go boli. Zresztą niejednokrotnie
może jest nawet upokarzany, upokarzana jest taka matka czy babcia w domu i nie ma do kogo się zwrócić i przychodzi do świątyni i też się jej wydaje, że tamta jest ładniej ubrana, to ją pierw Pan Jezus zauważy albo ktoś, a ja jestem taka skromna i mnie nie zauważy nikt. Tę piosenkę, którą tutaj za chwilę będę jako modlitwę z wami śpiewał, ułożyłem na podstawie własnych przeżyć i na podstawie obserwacji takich kobiet, które cierpią z powodu samotności i nie tylko choroby, która jest fizyczna, ale także odrzucenia takiego i takiej samotności, jak również na podstawie obserwacji tych kobiet zapracowanych takich, które są niedoceniane w domu, niedoceniane przez swoich mężów, nawet przez swoje dzieci. I taka kobieta, tak patrzyłem sobie i zawsze tak patrzę, jak patrzę na moją mamę, która obecnie również jest chora i jutro będą wyniki wycinka, więc bardzo proszę, żebyście się również i o nią pomodlili teraz, ponieważ ona też jest przedstawicielką takich tych zapracowanych kobiet i tych, które są tak jak większość niedoceniane, ich wysiłki w bardzo wielu wypadkach są samotne. I tak myślę, czy chociaż Pan Jezus mnie zauważy. Jak wczoraj prosiłem, byście się dołączyli do Pana Jezusa w Łodzi, do uczniów, jak przed 3 dniami do niewidomego z Jerycha, żeby z nim popatrzeć na Jezusa. Tak teraz niech, zwłaszcza ta kobieta spracowana i niedoceniana, dołączy się do tej, która miała 18 lat ducha niemocy, była garbata. I niech spróbuje przycupnąć duchem i patrzeć na Jezusa, który również i on zauważy. Patrzmy na Jezusa na Świętym Sakramencie.
Niech oczy będą zwrócone wasze cały czas na ołtarz i na Pana Jezusa, który jest w Najświętszym Sakramencie. I zwłaszcza ofiarujcie podczas składania darów swoje choroby na ramiona krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, który podźwignie i wasze również grzechy i wasze cierpienia. Teraz chciałbym jeszcze tylko przed rozpoczęciem dalszej części mszy świętej powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy mówić o modlitwie, a więc tak krótko, żebyśmy nie rozstali się tylko z jakimś przeżyciem chwilowym, z jakimś wzruszeniem. Chciałbym, żeby każdy, kto chce powrócić do Pana Jezusa tak naprawdę, kto chce z Nim jeszcze raz zacząć takie życie bardziej bliskie, niech wie, że modlić się można rzeczywiście skutecznie, kiedy się to traktuje jako rzecz niezbędną w życiu. Dlatego też rano poleciłbym tym, którzy chcieliby praktyczne rady modlitwy. Rano do Ducha Świętego modlitwę, która niech będzie taką modlitwą, może być z książki do nabożeństwa, zawsze gdzieś tam się znajdzie modlitwa w każdej książce do Ducha Świętego, a może to być modlitwa swoimi słowami, która będzie zawierała takie elementy, które w tej chwili w tej modlitwie przedstawię. Mianowicie może to być taka podobna do tej. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj, pouczaj, co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz. Pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen. Może to być taka modlitwa zbliżona do tej i ważne by było przez 5 minut tą modlitwę kontemplować. Następnie przynajmniej jedną tajemnicę różańca zmówić rano i poranny pacierz, a wszystko razem nie może trwać krócej niż 15 minut. Gdyż jest to oderwanie się od wszystkiego, co się dotyka, widzi, słyszy i czuje. A przechodzi się na kontakt bezpośredni z Panem, który zupełnie na innej częstotliwości nadaje. Dlatego trzeba, aby to wszystko potraktować bardzo poważnie i wyznaczyć sobie te 15 minut rano, jako coś, co jest żelazną porcją dnia, której nie może nic zburzyć, ani telefon, ani dzwonek. Tak trzeba to ustawić, żeby wtedy również nie gotować w tym czasie, nie przyrządzać jedzenia, żeby coś tam nie przynaglało. Tu chodzi o kobiety, również o mężczyzn, jeśli chodzi o sprawy przygotowania do pracy czy do wyjścia. To musi być czas ważniejszy od jedzenia, ważniejszy od ubierania się i ważniejszy od mycia się. Ponieważ od niego zależy cały dzień, 15 minut najmniej. Proszę to spraktykować. Następnie anioł pański w ciągu dnia, jeśli wstydzisz się w pracy, trudno wyjść na korytarz, może kiedyś zaczniesz dawać świadectwo. Koronka do miłosierdzia Bożego o 15, najlepiej za niewierzących, a wtedy dla ciebie łaski płyną, jeśli modlisz się za niewierzących. Módlcie się jedni za drugich, mówił święty Jakub. A wieczorem fragment z Pisma Świętego, przynajmniej kilka zdań, albo nawet jedno, ale przemyśleć je, wybrane losowo i dalsza część różańca przed snem. To dopiero, kiedy się obliczy taki czas, więc wyjdzie 15 minut rano, 5 na anioł pański to już jest 20, 10 na koronkę do miłosierdzia Bożego to jest 30 i niechby nawet 30 minut wieczorem, to co to jest w porównaniu z pozostałymi 23 godzinami. Jeśli tylko jedna godzina ofiarowana Panu może dać tyle rzeczy, to co by było, gdyby człowiek ofiarował więcej. Poza tym zalecam modlitwę o nawrócenie grzeszników i
za niewierzących. To tyle rozważania. Potem będziemy się modlić, jak powiedziałem, więc przeznaczymy dłużej na uwielbienie Pana w Najświętszym Sakramencie. Teraz zaś w modlitwie powszechnej uwzględnimy wszystkie te rzeczy, które później będziemy przedstawiać Panu. Powstańcie. Ojcze, który jesteś w niebie i który jesteś najlepszy, błagamy Ciebie. Wysłuchaj naszych modlitw. Będziemy śpiewać, o usłysz mój głos, o usłysz mój głos, Panie mój, wołam Cię. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby poprzez sakramenty, które rozdzielają, wszyscy, którzy chcą, poznali Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego dobro. O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, Panie mój, wołam Cię. O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, przyjdź i wysłuchaj mnie. Za wszystkich chorych, którzy są tutaj, chorych fizycznie na różnego rodzaju choroby, za tych, którzy są chorzy na duszy po stracie najbliższych, za tych, którzy są chorzy przez nerwice, przez odejście współmałżonka, za dzieci, które mają poczucie odrzucenia od rodziców, za tych wszystkich, którzy nigdy nie zaznali prawdziwej ojcowskiej i matczynej miłości, aby Jezus przytulił ich do siebie. Módlmy się, aby otrzymali uzdrowienie od samego Pana naszego Jezusa. O usłysz mój głos. Teraz za tych, którzy tutaj przyszli i narzekają na swoją oziębłość wobec Pana, nie mogą wzbudzić ani żalu za grzechy, ani wiary, ani też pragnienia uzyskania zdrowia fizycznego czy duchowego, aby Pan Jezus rozpalił w nich miłość, wiarę i nadzieję. O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, Panie mój, wołam Cię. O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, przyjdź i wysłuchaj mnie. Teraz z całą wiarą modlimy się o to, aby zły duch, który próbuje wtargnąć do świątyni Bożej również, który próbuje wzbudzić oziębłość w duszach tu obecnych, w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, w imię niepokalanej Dziewicy Maryi, Gwiazdy Morza, świętego Michała Archanioła, odszedł pod stopy krzyża Jezusa naszego Pana i aby On nim dysponował i aby wysłał go na dno czeluści piekielnych, a my byśmy byli wolni i pełni pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy o to Ojca Niebieskiego. O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, Panie mój, wołam Cię. Ojcze nasz, oddal od nas wszelkie zasadzki nieprzyjaciół i obdarz nas obficie swoim pokojem przez Chrystusa.
Pana naszego. Amen.